Ciosy na również na korpus Dominic Breazeal od Izu Ugonoh. Odpowiadał mi z nim Przemek Saleta właśnie w Ugonowej. Pamiętał, jak musiał wybić tak dużo uderzeń, było słabiej sukcesami rywala. Twierdził Przemek, że ta walka na pewno potrwa co najmniej 6 rund, że później ewentualnie dopiero się rozstrzygnie. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało. Widzimy również, że tam ten brzuch obudowany jest w większości tłuszczem niż mięśniami. Z pewnością mogą spowolnić się jeszcze bardziej, stworzyć różnicę pomiędzy szybkością pomiędzy Izu a znowu bardzo kombinacja Izu. Na razie bardzo dzielnie, bardzo dobrze. Reprezentant Polski daje sobie radę w tym pojedynku. Tak, wyprzedza go, wyprzedza, nie daje rady sobie Brazylii z szybkością Izu. Ale również podwaja ten lewy prosty, schodzi z linii ciosu. No teraz takie pchane te uderzenia, jeszcze 20 kilka sekund, to jest kategoria ciężka, tutaj jeden moment nieuwagi może kosztować wszystko właściwie i do tego Izu musi być bardzo czujny, ale widać, że wierzy w swój refleks, dosyć nisko opuszczone te ręce. Bardzo dobry lewy, podwójny lewy prosty na korpus. Opuszcza ręce w momencie, kiedy czuje, że jest poza zasięgiem, kiedy odchodzi. Czuje się bezpiecznie. Jeszcze doskoczył. Izu Ugonoh jeszcze próbuje tam z kolei ten kolejny lewy wbić między jego ręce. Breazeal, myślę, że Polak wygrał tę rundę. Breazeal, ale Ugonoh mówił o tym, że na sparingach miał samych większych od siebie rywali, że ten wzrost nie robi na nim specjalnego wrażenia. Trafił lewym podbródkowym Izu. Pięknie, doskonale zaczął także tę drugą rundę, ale musi być absolutnie cały czas skoncentrowany. Teraz cofnął się znów w kontrolowany sposób. Chwila oddechu, chwila przeczekania po to, by znów ponowić ewentualnie swoją akcję. Piękny cios na korpus, dwa celne, lewy zamarkował, podniósł ręce, Breazeal później wystrzelił z prawym na korpus i lewym również. Pięknie teraz bił z kolei na szczękę. To jest dobra runda. Nie radzi sobie z szybkością rywala Breazeal. Możemy być z tego tylko jak najbardziej zadowoleni. Również ładne zejście, szybko cwani, od razu szli się do kontrataku. Fantastycznie teraz ciosy na dół, także ten podbródkowy tam hakiem starał się sięgnąć Polaka. Breazeal, brawo, brawo. Ugonoh, że zdołał odejść poza zasięg tego ciosu. Mocny prawy sierpowy tutaj na odchyleniu również. Kolejne ciosy na korpus bywają. Na razie wspaniale walczy Izu Ugonoh. Wszystko widzi, kapitalnie czyta styl swojego rywala. Musi walczyć w sposób efektywny. Nie może się nastawić na to, że błyskawicznie spróbuje znokautować przeciwnika, bo to się po prostu może stać niewykonalne. Rywal jest rzeczywiście taką szafą gdańską.
6-6. Ale również przed tym widzieliśmy moment takiego sprytu w wykonaniu Izu. Tutaj jest wszystko kontrolowane, bardzo ładne odchylenia i rotacje. Znowu ciosy na korpus, bardzo ładnie. No tutaj Brazylę zwraca uwagę sędziemu, że troszeczkę za nisko, nie jestem pewien. Pas jest również, można bić w pas, nie można poniżej, nie wiem, czy pokaże nam... Mam wrażenie, że trochę kombinować ten Amerykanin, nie może sobie poradzić. Raz, dwa, no tutaj był, ten cios, rzeczywiście tak. Ten był. Zwracamy kolor. Oczywiście powinno się wszystko kumulować, jeśli te ciosy na korpus będą zadawane w kolejnych sekwencjach tej walki. Końcówka drugiej rundy i w niej także Ugonoh prezentuje się bardzo korzystnie. Jeszcze teraz ważne, by dobrze zafiniszował reprezentant Polski. No co, szczęście już skraca dystans klinczem Izu. No czuć, że ten pressing Brazylii jest mocny. Nie zawsze można uciec nogami. Czasami właśnie trzeba w ten sposób sklinczować. Dobrze uniknął tego pressingu.